Cały czas Śląza poszukuje sponsorów. Nie udało się w oczekiwanym czasie podpisać umowy z partnerem strategicznym, ale w klubie nie tracą nadziei. Skład natomiast jest zamknięty. Są w drużynie takie zawodniczki, na które wrocławski zespół stać. Skład generalnie mamy już poukładany. Może jeszcze nie wszystkie zawodniczki są ogłoszone, ale myślę, że to już jest kwestia dni, żeby wszystkie nazwiska zostały przedstawione. Mam nadzieję, że skład, który będzie troszeczkę inny od tamtej drużyny, ale trzon został, doszło kilka zawodniczek. Niespodziewanie do drużyny dołączyła ostatnio Karina Szybała. Do tej pory kibice kojarzyli ją z występów w barwach Artego. Nie była tam jednak wiodącą postacią. Wciąż jeszcze młoda zawodniczka, całe swoje granie związana z Bydgoszczą. Jej pierwsze jakby kroki w kierunku innego zespołu. A w tamtym roku już miała kilka ciekawych spotkań w momencie, kiedy robiliśmy na nią scouting i gdzieś to zostało w pamięci. Myślę, że w miarę szybko się dogadaliśmy. Skład polski wydaje się już gotowy. Trener Arkadiusz Rusin jednak podkreśla, że coś się może jeszcze zmienić. Jeszcze są jakieś tam kosmetyczne decyzje i rozmowy. Wiadomo, że nie będziemy mieli pierwszej ligi i musimy zamknąć skład 12-13 zawodniczek, żeby przy graniu co 3 dni razem z europejskimi pucharami ta możliwość rotacji była, także to są te podstawowe zawodniczki. Na pewno będzie z nami jeszcze trenowała Sylwia, która już w tamtym roku dołączyła do zespołu. Czy jakaś jeszcze jedna kosmetyczna zmiana, to będzie kwestia najbliższego tygodnia. Trener Rusin ostatnio podkreślał, że skupia się na poszukiwaniu następczyni Nikki Green. Wiemy, że nowa koszykarka już została znaleziona. Takie poszukiwania były długie. Nikki spełniła swoją rolę. Ja byłem zadowolony ze współpracy, ale końcówka, play-offy, problemy zdrowotne, zdecydowaliśmy się na innego gracza. Także tak jak mówiłem, to jest ta jakby część składu, która będzie przedstawiona w najbliższych dniach. W przyszłym tygodniu rozpoczną się pierwsze etapy przygotowań do nowego sezonu. Wszystkie koszykarki spotkają się na treningu jednak dopiero pod koniec sierpnia. Z polskimi zawodniczkami zaczynamy dosyć wcześnie, już na początku przyszłego tygodnia. Jakby nie zmieniam tutaj swoich przyzwyczajeń. W tamtym roku tak samo zaczynaliśmy. Także to będzie praca przede wszystkim we Wrocławiu, na swoich obiektach. Być może wyjedziemy na 3-4 dni do Szklarskiej Poręby, ale to jest wszystko uzależnione od tego, czy pogoda nam na to pozwoli. I 20 zjeżdżają się zawodniczki europejskie, także mam nadzieję, że po badaniach 21 już dołączą do trenujących dziewczyn i końcówka sierpnia przyjazd zawodniczek amerykańskich. Śląza w nowym sezonie będzie występować nie tylko w kraju, zagra też w rozgrywkach Eurocup.